Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Trojsto52 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 3. Moi drodzy, lecimy z odbijaniem kopalni. Myślę, że zanim pójdziemy, to jeszcze jednak damy sobie część tych punktów w życie. Raczej całe, żebyśmy mieli go jeszcze więcej. A czemu ja mam nagle tak mało HP? Jak to się stało? Przecież jedliśmy roślinki. Bo zmieniliśmy broń. Faktycznie. No dobra, no to niestety, ale teraz i tak już na pewno trzeba dać w HP. Dlatego idziemy do klanu ognia. Moment. Paladyn nadaje. A co daje paladyn? Nie daje regeneracji HP? Nie. Dodatkowe obrażenia. Dobrze. Szkoda, bo myślałam, że daje regenerację HP. Niestety nie można mieć wszystkiego. Inosie, daj mi moc życiową. Mamy 812 punktów życia. I teraz takie na serio moje pytanie. Tak, no Inkwizytor dawał mi życie. Trudno. Jest jak jest. Ruszamy do klanu Młota, tam mnie będą bili wszyscy od razu teraz. Bo tam rozpoczęłam w sumie rewolucję przez przypadek. Zginął mi gdzieś Mord. Jakbym go znalazła, to byśmy jeszcze wykonali z nim dwa questy, ale... Wszystko jest możliwe. Niestety nie wiem, gdzie on jest. Ja widzę, że część ludzi tu ma w dupie. Część tego, co się tutaj dzieje. Dobra, z tym sobie muszą sami poradzić, bo gra mi nie daje. Okazałeś mi. Dobra, oni tu będą przybiegać. Tylko poczekaj, chłopcze! Chłopcze? A co, ja uderzyłam kogoś? Sam z siebie. Dobra. Okej, okay, bo tutaj warto uważać trochę jednak. Tylko poczekaj, chłopcze. Żeby się tak zaspamić jednak nie dać. Chyba kogoś uderzyłam. Zatrzymaj się, Mora. Okazałeś, kto by pomyślał? Nie wiem, to wyglądało tak, jakby mnie ktoś chciał bić. Ale mam wyjebongo. Stary. Dobra, nic tutaj nie zrobimy, dopóki będzie ta bojowa muzyka. Ona tu jeszcze długo będzie. Idziemy. Orkowie wiedzą, co tutaj się odchrzania. Kolejny przywódca. Najgorsi to są ci szamani, nie? Rozerwę cię na strzępy.
Wiecie co, to jest z jednej strony dobre, że oni tak tylko po prostu sobie biegają. Bo stopniowo przychodzą. To ma jakieś tam swoje plusy. Wiecie, jest czas na to, żeby się wyleczyć na przykład. Zatrzymaj się, może. Czy coś w tym stylu. Oho, przyszedł mag. Trzeba podbiec. Rozejmę cię na strzępy. Zgniotę cię jak... Biegnie drugi szaman. Trzeba się wycofać trochę. Co się tu dzieje? Jest więcej niż jeden. Jezu, dwóch i przylazło tutaj dwoje. F5. Trzeba się wycofać trochę. Dobra, jestem wycofana na szczęście trochę. Szef kopalni przyszedł. Szybkie F5 i wracamy z powrotem trochę wyżej. Nie wiem, czy tamten strzela, czy co robi. Strzela. On miał kumpla wcześniej. Kumpel biegnie. Się muszę wyleczyć trochę. O stary. Wiecie, mi to trochę śmieszy, że szef kopalni już tu był. Tam jest kolejny szaman, ale widzę, że wyciągnął broń. Zatrzymaj się, Mora. Oła. Trzeba tego szamana wykończyć i spadać. Oj, 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 dobra. Zdążę, nie wiem. Zdążyłam na szczęście. No, stary. Dobra, odsuniemy się trochę. Okej, chyba idzie całkiem nieźle, nie? O, chłopie. Dobra. I co? Idzie jakaś kolejna grupa? Na razie nie. Przebijamy się pomału. Nie ma chyba tragedii. Szamani leżą plackiem. Biegnie jakiś ork. Coś słyszałam chyba. Albo nie. Okej, widzę kolejnego orka. D-
Dobra, fajnie idzie. Odbijanie z takim EQ nie jest już takie straszne, nie? W ogóle to jest pierwszy raz, kiedy odbijam kopalnię z gniewem Inosa na plecach. No chyba nie. Dobra, tu się będzie robiło zaraz gorąco. No Bezi, ale nie bądź dziurawy. Stary, co ty robisz? Jesteśmy przy piecu. Nie jesteś dla mnie żadnym przeciwnikiem. Zatrzepła! Dobra, tutaj ktoś jest przy tym piecu? Nikt. Dobra, tutaj zawsze będzie już taka muzyka chyba, do końca życia. Idziemy wyżej. Dobra, na razie szamanów brak. Kur... no co jest? Jak można mieć tak zasięgową broń? I tak dostawać, ja nie wiem. To jest niepoważne. Bij tych wszystkich orków. Herszt aż przyszedł, co tu się dzieje? No bo ten herszt mi aktualnie najbardziej psuje krew. O kurde! Co tu się dzieje? W ogóle powiem wam, że jest tak epicko. Jeszcze nigdy nie miałam tak epickiej walki. Grając w Gothica 3, że na przykład właśnie Robar mi tam gdzieś wpada, z mostu spada, no nie? Albo tak jak tutaj Herszt, że do lawy wleciał. Z kosmos. Masakra. Naprawdę. Schodzimy pomału na dół. Zgniata cię jak robaka. Kusznik jakiś przyszedł. Z chwilą mi się wydawało, że szamana jakiegoś widzę, ale jednak nie. Jednak. O kurde! Jezu, Bezi... Mam 0 HP. 0, mówię wam. Ja mam 16 tylko mikstur leczniczych. Narzekałam na brak szamanów, to mam. Stary. Ale sieka, ale przynajmniej wódz doliny nie żyje. Jak
jakiś szaman jeszcze? Nie wiem. Jak najbardziej. Chłopie. Naprawdę, to co się tu dzieje... To jest tak kosmiczna rzecz. Błagam, żeby nie było żadnego szamana za moimi plecami, nie? Uff, dobra. Mamy czas trochę, żeby się podleczyć. F5 i dalej. Jak mi się właśnie wydawało, że już wychodzimy na zewnątrz. Zatrzymaj się. Dobra. Tutaj zawsze możemy zrobić odwrót do środka, nie? Okej, dobra. Robimy odwrót, bo przyszedł jakiś szamanior. A z nimi to nie ma żartów. Jeszcze. Najlepiej tu się bić. Stary. No dawaj. Teraz możemy się odwrócić i... odbiec kawałek. Wiecie, bo potem by się wyleczył ten szaman i by nie było dobrze. Myślicie, że mi starczy tych mikstur? Powinno, nie? Ile jeszcze tej kopalni? Dobra, same elitarnie na razie przychodzą. No dawaj. Dawaj, dawaj, Bezi. F5 i lecimy dalej. Napijemy się trochę wody. Żeby chociaż trochę tej wytrzymałości mieć. Jak stoimy z czasem? No, pół odcinka. W sumie. Nie wiem, ile tutaj było szamanów. Nie liczę tego już nawet. Zatrzymaj się, Mora! Już, udało się. Się nawet pobagowali, możemy sobie skorzystać. Uff. Tak, i tutaj jest właśnie ta muzyczka, która czasami się też w menu pojawia. Mamy zadanie oswobodź dalej? Ej, nie! Udane. Zaraz. Wszystkie. Ej, udało nam się chyba oswobodzić Nordumar. Mhm, jak najbardziej. Fajnie. Porąbię cię na kawałki. No tu są jeszcze orkowie. Jak
to sobie gnieźdźcie, panowie. To jest jako obozowisko, czy o co chodzi? Nie wiem. Ale wygląda na to, że oswobodziliśmy Nordmar. I kopalnie. Tylko czemu tu są jeszcze orkowie? To nie jest obszar podlegający pod kopalnię, czy jak? Jak to działa? Nie wiem. Kurwa. Ej, no teraz to mam mindfucka trochę. Ja tu jeszcze słyszałam jakichś orków. Są tu jeszcze. Porąbię cię na kawałki. Porąbię cię na kawałki. Dodatkowe miejsce do ekspowania. Też jest przywódca jakiś. Jak to działa? Kurde no. Nie wiem. Dobre pytanie. To jest jako po prostu wejście. No i dobra. Cześć panowie. To było niesamowite. Pokazaliśmy tym orkom, kto tu rządzi. Jestem pod wrażeniem. Stary, nic nie zrobiłeś. Ty masz w dupie. Dobra, no to chyba... Kopalnia jest oswobodzona. Jedyne po co wejdę do kopalni... Ale to wiecie co, to może... Chociaż nie, dobra. Po kamienie młyńskie, nie? Powinny być dwa. Tej rudy już może nie będę kopać, bo szczerze to nie widzę w tym sensu. Ale podoba mi się fakt, że w sumie oswobodziliśmy Nordmar i od razu kopalnię. To fajnie. Czyli tak naprawdę do Nordmaru to my już nie wrócimy. My tutaj wszystko zamknęliśmy. Jeszcze tylko nam zostało zadanie z wytapianiem. Z czego to jakiś tam duży... Jakiś bardzo wymagający to nie jest. Tu jest kamień. Nie no, jestem zadowolona, bo ładnie nam to całkiem poszło. No i super. Tak naprawdę to artefakty też możemy już dzisiaj zniszczyć. Rudy już, tak jak mówiłam, na razie kopać nie będę, bo nie przyda nam się do niczego. Więc nie ma po co. Powiem wam, że to jest zadziwiające. Tutaj jest teraz taka cisza, jak makiem zasiał. Tutaj nie było kamienia. Kurde, wiecie co? A może by tak już teraz je zniszczyć? Wiecie co?
Piec na rudę. Jeszcze bym chciała ten kamień zobaczyć ogniskujący. Tu jest. Pulsuje energią. Dobra. Już po artefaktach. A prawda jest taka, że nie zobowiązuje nas to do niczego już teraz. A ja i tak chciałam ścieżkę Adanosa obrać, więc w sumie nam się udało. Straciłam pochodnie. Ale to nic. Weźmiemy ostatni kamień młyński. Pójdziemy do Reto. Pójdziemy do Tialfa. Pójdziemy do przywódcy w klanie ognia. Zgrabnie poszło. Naprawdę zgrabnie. Oni już tutaj chyba biegną, żeby, że tak powiem, zabezpieczyć teren, czy coś w tym stylu. ...357 siły. Jeszcze jakby nam się udało zrobić miksturę jedną, a na pewno się uda, bo jak będziemy odbijać faring, to będziemy mieli aż 3 szczawie królewskie jeszcze. Tak, w ogóle ja też wbiłam poziom. Ta sprawa z kopalnią, naprawdę dobra robota. I co to zmienia? Pomów z Tialfem. Odpowiednio cię wynagrodzi. No, pomówię. Właśnie do niego biegnę. Potem też do Ingwara możemy iść. Przestań się obijać. Gorzej już być nie może. Z tego będzie jeszcze więcej, Kubo. Gorzej już być nie może. Dobra, zobaczmy, co Tialf ma do powiedzenia. Słyszałem o twoich czynach mających na celu oswobodzenie kopalni. Dobra robota. Będę coś z tego mieć? Proszę, złoto przechowujemy w tym kufrze. Weź sobie. Nie masz przypadkiem czegoś innego do roboty? Wszystko idzie zgodnie z planem. Wystarczająco już wspomogłeś nasz klan. Jesteśmy twoimi wielkimi dłużnikami. Tak, no i tutaj tak naprawdę już nic nie ma w tym kufrze. Możemy zerknąć, ale my już wszystko stąd zabraliśmy, łącznie ze złotem. Skorzystajmy z możliwości przespania się do rana. I chodźmy jeszcze do klanu ognia. Nordmar jest wolny. Klany będą ci wdzięczne po wsze czasy. Żadna suma złota nie będzie wystarczającą zapłatą za to, co dla nas zrobiłeś. Chwileczkę. Tak? Może trochę rudy? Mam sztabkę czystej, magicznej rudy. Zasługujesz na nią. Dziękuję. O to mi chodziło. Teraz, tak na dobrą sprawę, możemy wykonać 2 wielkie miecze i one będą lepsze. Sorry, 2 miecze przodków. Gdzie my to mamy? Miecz przodków, 135. Rubinowe ostrze jest potrzebne. A nie, sorry, bo do rubinowego ostrza jest potrzebny ten. Damy radę. Możemy coś wymyślić, żeby grać jeszcze pod 2 bronie, ale chyba
nie ma to sensu. Tak czy siak sztabki magicznej rudy to jest najlepsza nagroda, jaką mogliśmy sobie wybrać. No i tak naprawdę skończyliśmy Nordmar. W klanie Młota nam jeszcze brakuje trochę reputacji, ale to dlatego, że potrzebujemy wykonać zadanie z Ingwarem jeszcze. Czyli z kwestią wytapienia rudy. No i co? I chodźmy do Xardasa, bo zniszczyliśmy te artefakty. Zobaczymy, co mi Xardas powie. Artefakty zostały zniszczone. Stało się. Zadecydowałeś. Jaka jest dalsza część twojego planu? Usuniemy z tego świata pozostałości boskiej mocy. Nawet ja nie mogę stwierdzić, dokąd to nas doprowadzi. Jedno jest pewne. Nie ma już odwrotu. A co z twoją mocą? Również we mnie jest cząstka boskiej potęgi. I również ją należy wygnać z tego świata. Jak niby mamy to zrobić? Gdy nadejdzie właściwy czas, opuścimy ten świat i udamy się do nieznanych krain. My? Zgadza się. Jeśli chcemy zakończyć to, co zaczęliśmy, musimy to zrobić wspólnie. Opuścimy ten świat i nigdy nie będzie już żadnych wojen bogów. Co to za nieznane krainy? Nikt tego nie wie. Prowadzi do nich portal znajdujący się na dalekim zachodzie. Nikt nie zdołał go otworzyć. Zajmę się tym. Portal otwierają berło Warantu i kostur wiecznego wędrowca. Oba te przedmioty posiadają ogromną moc i są artefaktami, których nie potrafimy zniszczyć. Mam berło Warantu. Pilnie go strzeż. Będzie nam później potrzebne. Co jeszcze trzeba zrobić? Król Robar i Zuben to wybrańcy Innosa i Beliara. Więc noszę w sobie cząstkę boskiej potęgi. To posłuszne sługi, niemal marionetki w wojnie, której nie pojmują. Z pewnością dobrowolnie nie wyrzeknę się swej mocy. Pewnie nie. Jeśli jednak chcemy wyzwolić świat, to właśnie na to muszą się zdecydować. Pomów z nimi, jeśli w ogóle zechcą cię wysłuchać. Zadbaj, aby ich moc zniknęła z tego świata. Zobaczę, co da się zrobić. Król nie żyje. Stary głupiec. Nigdy nie zgodziłby się na dobrowolne opuszczenie tego świata. Jego moc została jednak wygnana, a Innos osłabiony. No tak. No więc teraz nam został jeszcze Zuben i jego kostur. Także to będzie do zrobienia. Ale jeszcze nie teraz, kochanie. Na pewno nie w dzisiejszym odcinku. Podoba mi się to, że zakończyliśmy sprawy w Nordmarze. W sumie jeszcze moglibyśmy zakończyć sprawę ogarniając kwestię wytapiania, bo myślę, że zdążymy dzisiaj. Na spokojnie. Chodźmy w takim razie do Ingwara. Nic wielkiego się raczej nie wydarzy. Żebym ja tylko trafiła, nie? Człowieku, czego chcesz? Pokaż mi, jak wykuć broń z magicznej rudy. Walczyłeś dzielnie i pomogłeś naszemu klanowi. Dlatego dam ci szansę. Kiedy będziesz już gotów, pokażę ci, jak wykuć broń z czystej, magicznej rudy. Broń o niezwykłym pięknie i mocy. Oręż godny królów i książąt. Naucz mnie swojej sztuki. Wielu kowali chciało się u mnie uczyć. Wszystkich odprawiłem z kwitkiem. Dlaczego? Nie byli dość dobrzy. Jeśli mam cię uczyć, musisz ruszyć w świat i nabrać doświadczenia. Wykuwaj różne bronie z całego świata. Tylko w ten sposób możesz nabrać odpowiedniego doświadczenia. Proszę, kiedy już będziesz dość dobry, wykuj dla mnie ten miecz. Jeśli dobrze się spiszesz, może przyjmę cię na naukę.
inny gwar potrzebuje miecza. Miecz Nordmarczyka. Akurat mamy rzeczy. Człowieku, czego oto chcesz? Twój miecz. Niechże spojrzę. Tak, to dobry miecz. Mocny, ale lekki. Dobre rzemiosło. Co z moim szkoleniem? Masz talent i moje poparcie. Ale decyzja, czy jesteś godzien tego zaszczytu, nie należy jedynie do mnie. Chyba ze mnie żartujesz. Nie. Pragniesz wiedzy, która stanowi o sile naszego narodu. Muszę się upewnić, że wróg nie skorzysta z naszego doświadczenia. Więc co mam zrobić? Idź do innych wytapiaczy. Do Kalana z klanu Ognia, Larsona z klanu Wilka i do Pedara. Jeśli oni się zgodzą, to ja też. No i dobra. Myślę, że zaczniemy sobie od... Larsona. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego ja się tepnęłam do klanu Młota. Dlatego, że Larsona nie ma w obozie. Larson poszedł na pewną górę i tam wypadałoby iść po prostu. I to ogarnąć. Zresztą już nawet tam byliśmy. To były te złoża rudy, które znalazłam. Parę odcinków temu. No, także zmykamy tam po niego. Kalana też oczywiście nie będzie w obozie, bo byłoby to zbyt proste. Kalan będzie też poza obozem, uwięziony przez orków, co ciekawe. No, a tylko Pedar w sumie będzie w swoim miejscu. Dlaczego dostałam plus 50 punktów doświadczenia? Nie wiem. Dobrze, tędy. Chyba się nie pomyliłam. Chyba nie. Chyba nie. Nie. Dobrze, poszłam na szczęście. Mam tylko nadzieję, że nie musiałam odhaczyć tego, gdzie oni są, nie? Powiedzcie mi, że nie. Błagam. Fuck my life, czyli jednak. Dobra, klan Wilka. To jest najgłupsza rzecz. O! Tutaj siedzisz. To ciekawe. Fajnie, że jeszcze z tobą mogę zrobić dwa questy. Czy ja mogę się teraz pytać, gdzie jest Lars? Larson? Tego Grima? Uważaj na siebie. Nie mogę. To przepraszam, to mogę teraz iść tam, gdzie on ma być? I on tam będzie, czy nie za bardzo? Zaraz zobaczymy. Wszystko jest możliwe. Ale dobrze wiedzieć, że Mord siedzi w chacie Larsona. To mnie pociesza. Myślę, że w wolnej chwili przejdziemy się z nim jeszcze do klanu Ognia i do tego. Wiecie co, to będzie śmiesznie wyglądać. Ale nie mam czasu. Tak będzie po prostu szybciej. No, ale z Mortem możemy się przejść gdzieś tam pod koniec naszych przygód w grze. On tu jest w ogóle? Czemu jego tutaj nie ma? Nie ma tu nic ciekawego.
Ej, co jest? To jest dziwne. To ja może ja powinnam się spytać tego. Ojej, aż się zagapiłam, że odcinek powinnam kończyć. Chciałam jeszcze zrobić dzisiaj zgodę wytapiaczy, ale w sumie widzę, że mamy jakieś problemy z tym punktem, więc może po prostu go zostawię w spokoju, nie będę go na razie robić, tego zadania. Chyba, że Larson jest w innym miejscu. A nie od razu tam. Wiecie co, to też wchodzi w grę nawet, nie? Dobra, to myślę, że zrobimy tak, że się przeteleportujemy do Faring i z Faring ruszymy najpierw do Pedara, żeby mieć go z głowy, a kwestią po prostu Larsona się zajmiemy na końcu. Dobrze, no to kończymy w tym miejscu odcinek. W kolejnym, tak sobie planuję, myślę, że zrobimy zgodę wytapiaczy i chyba zadanie Łary z Guru. Bo na spokojnie powinno nam starczyć czasu na te dwie pierdoły. Także tak byśmy to zrobili. Kochani, trzymajcie się i do kolejnych filmów. Co tu się dzieje? Zaraz upuszczę ci krwi. Czemu oni się biją z Alim? Czy ja rozpędzałam jakąś wojnę z asasynami, czy co? Nie wiem, ale zakończymy sobie tak. Kochani, dzięki wam jeszcze raz serdeczne. Do kolejnych filmów. Cześć.